Dzień dobry Państwu. W środę 22 lutego okres karnawału, na który składa się m.in. Babski Comber, zapusty czy ostatki już za nami. A w kalendarzu liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego przyszedł czas na 40-dniowy okres Wielkiego Postu, który poprzedza Środa Popielcowa. Jej tradycja sięga wczesnego średniowiecza. Wówczas to wszyscy wierni spotykali się w kościele. Chętne osoby posypywane były popiołem. Dlaczego? Dlatego, że wówczas to ten zwyczaj był dedykowany tylko osobom, które chciały ten okres przejść najbardziej gorliwie, ponieważ to wiązało się z publiczną pokutą i wówczas to nie można było wejść do kościoła do okresu Wielkiego Czwartku. Warto jeszcze dodać, że cały okres postny wówczas w średniowieczu trwał 200 dni. Natomiast teraz jest to okres 40 dni i jest to wiadomo kwestia dobrowolna, ponieważ mamy rozłam państwa od kościoła. I bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy nie, ten dzień, ten okres poprzedza jedno z ważniejszych wydarzeń dla naszej świeckiej kultury, dla naszych świeckich zwyczajów, czyli do okresu wielkanocnego.